jako szum, czyli spirze, wormacji i moguncji. Spirę założono w 1084 roku, a biskup Spiry zupełnie świadomie stworzył dzielnicę żydowską. To jedna z najważniejszych różnic, która decyduje o sukcesie tej, nazwijmy to, Kokarzchód. Bawarski książę Jerzy Bogaty w obecności cesarza poślubił w 1475 roku polską księżniczkę Jadwigę, córkę Kazimierza IV Jagiellończyka. Co 4 lata współcześni mieszkańcy Landshut inscenizują ówczesne uroczystości weselne. Kronikarze pisali wówczas o 15 tysiącach gości i około 10. Uniwersytet Jagielloński. Najstarsza polska uczelnia. Tutaj na drugim miejscu są Chiny, a najwięcej, bo 5325 miliarderów. Wydaje się, że Kenia i luksus nie mogą iść w parze. Masowej inwigilacji. Marzenie szpiega. Poprzednie pokolenie szpiegów nawet sobie nie wyobrażało, że wszyscy dobrowolnie się zgodzimy na tego typu narzędzie. Co tam jest? To internet przedmiotu. Można jej używać w komórce, w tablecie i tym podobnym. Mogę sprawdzać przyjścia i wyjścia członków mojej rodziny. Natychmiast wyłapię nasze przyjścia lub wyjścia komórką lub małym czujnikiem zainstalowanym w samochodzie. Kiedy wychodzimy z domu, nie dostaję. Martin nie może się zdecydować. Prosi więc o radę przyjaciela. Bagatelizuj tego, wysłuchaj spokojnie. Wciąż mi przerywasz. Myślałam, że chwałam, że dla mnie brak. Napisałam do Rowa list, wsunęłam pod drzwi. Luksusem są kobiety. Każdego luksus oznacza coś innego. Cena dostępu kosztuje 4,5 dolara, a większość mieszkańców nie zarabia więcej niż 20. Luksus oznacza coś innego. W północno-wschodniej Afryce żyje koczowniczy lud Rendile. Dla nich liczy. USA. Kupuje tu też Matthias Walter, menedżer piłkarza Xherdana Shaqiriego. Dziś odbiera specjalną niespodziankę. Ja, das ist richtig schön. Super gemacht.